3 października w katowickim Spodku startuje 35. jubileuszowa Rawa Blues Festival. Na katowickim rynku pomysłodawca i dyrektor artystyczny imprezy promował wydarzenie wraz z harlejowcami. Chcemy zaznaczyć obecność Rawy Blues, obecność bluesa w Polsce i obecność bluesa w stolicy, czyli w Katowicach. Przypomnę, że 2 lata temu odebrałem nagrodę Keeping the Blues Alive, czyli trzymający bluesa w życiu, przy życiu, za największy indoor blues festiwal na świecie, w Memphis. Gdyby nie było Rawy Blues, nie było pomniejszych festiwali. Po prostu my stąd, jak gdyby wytryska woda po prostu na całą Polskę, jest ponad 50 festiwali bluesowych, ponad 200 zespołów gra bluesa, nie żeby zarabiać pieniądze, po prostu mają taką ochotę grania tej muzyki. My na bluesa szeroko patrzymy, dlatego również Harleje są. Rawa Blues! Rawa Blues! Rawa Blues! Zostaliśmy zaproszeni, żeby tutaj pomóc w reklamie tej imprezy i po prostu przyjechaliśmy. Blues to jest muzyka Ameryki. Czarnej, białej, ale takiej tradycyjnej. Wielu z nas było na trasach w Stanach i tam się słyszy bluesa, mniej czy więcej, ale zawsze każdemu blues się kojarzy z wolnością, z wyjazdem do Stanów, z tym najlepszym. Jak co roku do Spodka zawitają prawdziwe gwiazdy. Elvin Bishop to jest facet, który w tym roku zgarnął wszystkie nagrody. Rewelacyjny gitarzysta, z Paulem Butterfieldem grał, nieżyjącym harmonikarzem, dlatego tak bardzo blisko mnie. Ale kontrapunktem dla niego jest Betty LaVette, która soul śpiewa, jeszcze nie było soulu. Ona w cieniu Aretha Franklin była cały czas, ale ostatnia jej płyta jest wyżej notowana od Arety Franklin. Tak będziemy mieli niesamowitą rzecz. I Singleton i Beachwood to jest nowe pokolenie bluesmenów, 30-latków, którzy udowadniają, że blues nie umarł. Blues żyje ciągle i w Stanach i jest inaczej. On jest pokazywany bardzo ostro, dynamicznie. I tu jest zaproszenie dla młodych ludzi. Zobaczycie, jak blues może kręcić. Jest bardzo ostry nawet. Ja zagram ze swoim big bandem i podkreślę moje 50 lat grania na harmonice ustnej. Rawa Blues Festival. Ponadto wystąpią m.in. Sławomir Wierzcholski, Wielka Łódź i Boogie Boys. Z okazji jubileuszu festiwalu na fanów Rawy czeka nie lada gratka. Do sprzedaży trafi wyjątkowa publikacja. Będzie wydany album 35 lat Rawy Blues. On waży 1,5 kilograma. To możecie sobie zrozumieć, jaki to będzie album. To będzie pełna kreda, gruba okładka. Pięknie wydane, piękne zdjęcia, również na Rawie do kupienia. Festiwal rozpocznie się o godzinie 11:00 koncertami na małej scenie. Duża scena ruszy o godzinie 15:00, a finałowy koncert największych gwiazd festiwalu zaplanowany został na godzinę 17:00.